Witamy w kolejnym odcinku telewizyjnego show. Wyłącz TV, włącz myślenie. Dziś zajmiemy się sprawą klubu Rower Lublin, który robi furorę na zapleczu zaplecza piłkarskiej Polski. Wygrywa spotkanie za spotkaniem. Klubem rządzi sprawny miliarder. Nie ma tam żadnych problemów z organizacją, finansami i wizją. Zatem dlaczego totalna opozycja medialna wciąż jątrzy i szuka haków na poczciwy rower? Czyżby tylko dlatego, że trenerem zespołu jest Osama Bin Laden? Już na pierwszej konferencji trener Bin Laden dał się poznać jako optymista. Mogę zapewnić, że będzie bombowo. Nowy trener szybko zaprowadził porządki w klubie. Nie dał sobie w kaszę dmuchać pracownikom niższego szczebla. Tak, panie doktorze, umarł mi pies. Boże, jak ja sobie poradzę bez niego. Przecież to był mój największy przyjaciel. Co ty tutaj k***a robisz? Wszędzie cię szukam. Przepraszam, panie trenerze, ale umarł mi pies. Posłuchaj, mam to k***a w pi***. Masz wracać do roboty, bo inaczej rozumiesz mnie k***a. Ale gdy trzeba postawić się przełożonym, też nie chowa głowy w piasek. Dzień dobry, trenerze. A co ty tutaj robisz? Ja sobie kawkę piję, mam przerwę, a ty mi się wpierdalasz w środku? Mam ci drugie oko rozjebać? Może trochę grzeczniej, trenerze. Po pierwsze, jestem prezesem. Po drugie, przyszedłem sobie zrobić tylko trochę herbaty. Jeszcze jedno słowo, to ta kuweta zatańczy tango. Won. Ponadto trener Bin Laden szybko złapał wspólny język z zawodnikami. Panowie, zabrałem was tutaj, bo jesteście moimi najlepszymi napastnikami. Atakujemy jak zwykle tutaj, idziemy od skrzydła, staramy się zrobić jak najwięcej przejść w tercję ataku, progresywnych rajdów. Wydaje się, że będziemy mieli spore XG, ponieważ nasz przeciwnik się tego nie spodziewa. Atakujemy i wracamy do siebie, żeby nie dać się skontrować. To jest najważniejsze. Musi być na zero z tyłu. Jasne? Ale Bin Laden to nie tylko profesjonalizm. Wie, kiedy jest czas na zabawę. Co gracie? Motor Kombat. Finish him. Użyj fatality. Fatality. Idziesz na 3-miesięczne zwolnienie lekarskie. Coach wins. Mimo tego, że trener Bin Laden odnosi sukcesy na każdym polu, wciąż pojawiają się opinie, że taka postać nie powinna być obecna w polskim futbolu. Szkoleniowca kąsa w szczególności portal Weszło, który coraz bardziej zmienia się w szczujnie. Rzeczywiście uważam, że Bin Laden nie powinien być trenerem klubu piłkarskiego. Może ma wyniki, może jest skuteczny, ale piłka nożna i wyniki w piłce nożnej to nie wszystko. Są jeszcze jakieś wartości i zasady. Tej obłudnej narracji nie podziela jednak znaczna część internautów. Nie brak opinii, że Stanowski dostał zlecenie na Rower Lublin. Całe szczęście, że tej parszywej narracji nie poddaje się właściciel klubu, pan Jakub Zbigniewas. Jesteśmy gotowi? Tak? Poproszę slajd numer 6. Widać? Tutaj dużą pracę pan Golonka zrobił. Najlepszy specjalista od trawy na Lubelszczyźnie. Znakomicie kosi. Znakomicie. Tak. No. Pan Warren Buffett. Znacie? No i on mi parę rzeczy powiedział. Ma takiego psa, Jorka. Jest też takie miasto, Nowy Jork. Kojarzycie? No i powiem wam, że ten nasz rower. Też bardzo dużo pieniędzy wydajemy na to. Ja sam kilka miesięcy temu $500 000 przyszedł prezes, mówi daj, no ja dałem. Pan Laden jest przemęczony, pracuje cały czas, 23 godziny w zasadzie na 24. A z panią Moniką to załatwimy sprawę prosto. Ja mam bardzo dużo spółek, wielu zasiadam w radach nadzorczych. Przeniesiemy ją po prostu z jednej do drugiej, bo jest bardzo kompetentna jako jedna z niewielu. A tak w ogóle to pan Laden ma wyniki i jeżeli nie będzie pana Ladena, to mnie też nie będzie, to sobie ustalmy szczerze. No i pan Laden, z tego co wiem, no to w ogóle już przeprosił panią Monikę. Jest wszystko git. Dzień dobry Państwu. Zwołaliśmy tę specjalną konferencję prasową, ponieważ ostatnio doszło do sytuacji, kiedy nazwałem panią Monikę za co chciałem panią Monikę bardzo serdecznie. Przepraszam? Nie, jakieś pierdolenie, wiesz, mogę gadać. Sam Bin Laden przyznaje, że hejt, jaki go spotyka, jest bolesny, ale nie ma zamiaru się poddać. Nie mam problemu z krytyką, natomiast na hejt się po prostu nie zgadzam. Dość z internetowym terroryzmem, a poza tym mam wyniki. No i właśnie, to chyba powinno być najważniejsze. A więc wyniki. Nie dajcie się ogłupić Weszło, Stanowskiemu i jego klakierom. Oni nie pokazują drugiej strony całej sprawy. Wszystko, na czym im zależy, to zniszczenie roweru Lublin. Dziennikarskie hieny. Tym bardziej niebezpieczne, że docierają do bezrefleksyjnej publiki. Ale wy taką nie jesteście. Wy znacie prawdę, bo oglądacie Wyłącz TV, Włącz Myślenie. A już w następnym odcinku poruszymy sprawę kibiców Lecha, którzy zostali sprowokowani przez umywalki na Stadionie Widzewa. Dlaczego media na ten temat milczą i starają się przerzucić całą winę na sympatyków Kolejorza? Sprawdzimy to za tydzień. W Wyłącz TV, Włącz Myślenie.